Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry War Tales. Dobra, mam tu rzeczywiście komentarze od was a propos, znaczy dwie propozycje nazwy dla naszego niedźwiedzia. Tylko gdzie on się podział? Aha, w knajpie jest. Gdzie jest pan niedźwiedź, kurde? Czemu go tu nie widać? Przenieść do drużyny. Ale czy ja mogę go teraz nazwać? Mogę go nazwać. Mamy propozycję Child Eater albo Wojtek, ale wydaje mi się, że Wojtek jest fajniejszy. My nie jemy, że tak powiem, dzieci. Więc wygrał Wojtek. Bardzo się to nie podoba. No może trzeba było zrobić Child Eater. No kurde, kto to wie? 72 mega. Może jednak trzeba było twoją dać tą. A zobaczmy, co ten, jakbym chciał jeszcze zmienić. Child Eater. A próbują. No to sorry, Bodzio. Chyba jednak nie Wojtek. Niech będzie Child Eater. To członkowie drużyny, zdaje się, zdecydowali. Okej. Bardzo fajnie. Więc śmiesznie. Jaromir chciał, nie, to taki Wojtek będzie fajniejszy. Nie, członkowie drużyny. Nie może tak być. Dobra, Marian, tam rzeczywiście pisałeś o tych poziomach pancerzy i broni, że plus jeden można używać, rzeczywiście. Dobra, natomiast my chyba musimy ruszyć w końcu tego questa zrobić. No i może na to morze. Może na morze. Dobra, czy my w dobrym kierunku idziemy? No oczywiście, że nie. Halo, tam mamy iść. Będziemy tak łazić w tej weftę, to nie będzie dobrze. Kurczę, zaraz. A, bo nie tą drogę, żem wybrał. Już mamy iść do spania. Naprawdę. Ledwo żeśmy wyszli, kurczę. Plus jeden podczas odpoczynków, to nam nic nie daje. Kurka, blaszka i w ogóle. Dobra, nie mamy czasu na pitu-pitu. Zjadać proszę, co to jest? Niedźwiedzina czy coś tam. Może te zjedzcie. Pyk, 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 pyk. Wądliny jedzcie. Jakieś rybki wpieprzać. Trochę. A jeszcze trzeba wam zapłacić, kurde. To dlatego, żeście tak szybko chcieli. Kurczaków nie możemy na razie ugotować. Co to jest? A, baranina średnio wypieczona. Dobra, 28. Pyk, pyk, pyk. Jedziemy z kokosem. No naprawdę? Niedźwiedzie się wkurzyły, że nazwaliśmy niedźwiedzia Child Eater. Niedźwiedzie nie aprobują tego imienia. Z tego wynika. No dobra. Kurczę, nawet ich nie ustawiam jakoś tu specjalnie. Po prostu wszyscy w koło, jest wesoło. I już. Który będzie pierwszy szedł? Ten. Ech. Kurde, mordę. I w ogóle. Dawaj, niedźwiedzia. No i tak. Czy odbicie warto zrobić? A tak. Wszystkie punkty, kurde, musimy zużyć na głupie niedźwiedzie, nie? Destabilizacja. Nie. -15 do 19. Dobra, ty lecisz tutaj. Dawaj gościa. Możesz go jeszcze dobić? Dużo to nie dorobi. Ale możesz tego jeszcze zrobić. To się zawsze przyda. No, what the heck.
bo to odzyskuje punkcik, przynajmniej tymczasowy. Dobra, odsuń się od niego. Teraz, czy my jesteśmy w stanie tego zabić? Chyba nie bardzo, ale może. Bardzo, nie bardzo, zobaczymy. Nie, no nie jesteśmy w stanie. Ale możemy wystawić to. Mnóstwo oczywiście, zużyć punktów, prawie wszystkie. Teraz będzie biała gorączka. Dobra. Nie. Niech nie uciekają, bo ja bym chciał, że tak powiem, żeby mieć troszkę jedzonka, jak już przy okazji, nie? Ło, jaki krytyk, jeszcze punkt wszedł. Ta... Nie wiem, który akurat niedźwiedź tu atakuje, no ale... Do widzenia. To ten akurat będzie atakował, a mniejsza z tym. Ktoś dostanie po ryju, tyle z tego będzie. Wszystkie punkty zużyjemy przez to, no ale... Trudno. 9 punktów do żyć dostał tylko. To naprawdę nie jest problem. Mięsko. Dawać mięsko. Dobra, biała gorączka niech będzie. Tylko se traf tego niedźwiedzia. To będzie szybka piłka. Złup wszystko. Napraw. Dobra, kontynuuj. Raport zmianowy, kurczę, dobra, co jest w naszej knajpie? Idzie wszystko dobrze, mniej więcej, to się nie będę tutaj rozwodził, obóz wytworzył zasoby. Tu nie mamy nic do roboty. Ale już mamy. Proszę bardzo. Ojejku. Mam nadzieję, że zdążę nagrać odcinek, bo jakieś coś mi tu kurde grzmi za oknem. Akurat się wtedy musiało... Nie w tą stronę, Jaromir, kurde, no. No jeszcze będziemy musieli drugie nocowanko zrobić. Coś się nie mogę skupić. Burza mnie rozprasza. Teraz dobrze idę przynajmniej. Tak. Drewno bym wziął, bo chyba drewna mieliśmy mało, nie? Drewna mieliśmy mało, więc to trzeba jednak ogarnąć. Nie tu. Tu? Dobra, tu. Pewnie znowu do morza nie dojdziemy, kurczę. W tym odcinku. Dobrze idziemy? No teoretyczno, praktycznie. Zaraz. Powinniśmy iść w lewo, czyli pod górę tam. Ja nie wiem, czy tutaj jest wejście. Jest wejście tędy, dobra. O, drewno, super. Tam coś widzę się czai. Czy to jest nasz cel? A, to się czai nasz cel. Halo, halo. Ja bym wolał ich zaatakować w sensie z zaskoku, a poza tym zaraz i tak będziemy mieć odpoczynek, kurczę. Więc nie wiem, czy zdążymy. Dobra. Odpocznijcie se. Przy okazji mamy punkcik gdzieś. Jest ten punkcik. Tu. Mamy też punkcik do wydania wiedzy, ale to...
Tu pewnie koło tego będzie niebezpiecznie, no ale... Whatever. Co my tu mamy? Punkty, wszystko, kurczę, jest ok. Tu się przerabia, nie ma co nawet tutaj... Nie, no może coś się ugotować da. Nic się nie da. No to jedziemy z koksem, nie wiem co to jest. Brule, to możecie zrobić. W sumie dwa takie moglibyście zjeść, byłoby git. Ło, panie, ale żem przesadził. 24. A możecie troszkę lepiej zjeść i tyle. Jak nas coś zaskoczy, to się wkurza. Dobra, ojej, 100 dni żeśmy przetrwali. Mamy nowy poziom. Gildia Karczmarz była zachwycona waszą karczmą i przyznała wam gwiazdkę. Mamy drugą gwiazdkę, bardzo dobrze. Rival... A, Bouncer Marcher, coś tam za poizonik. Ktoś próbował, kurczę, tutaj... ten... Otruć naszych, kurde, klientów. Ktoś próbował otruć klientów. No dobra. Kontynuuj. Kontynuuj. Wyłazimy. Ojejku, co tu jest? Co za walka, wiesz? Nie, nie wiem co kliknąłem. A w mordę. Za szybko po prostu kliknąłem. Co ty masz, jakiś poziom? Nie, 72 mega? A nie, to Wierzbin ma poziom. Wierzbin, co ty chciałeś być? Oj, coś czuję, że kurczę. Zwiadowca leczenie. Ups, momencik. Dobra. Jak mi burza, kurczę, zacznie tutaj czaskać piorunami, to pewnie będzie krótszy odcinek. Wierzbin, ty masz zręczność, nie? No to aha, na zręczność się nie wylosowało, siła woli, ruch. Dobra, jedziemy z ruchem w takim wypadku. I tyle na razie masz. Bo ja chciałem zrobić jeszcze, kurczę, tego questa. Jesteśmy tym czatownikiem? Jesteśmy, więc możemy ich zaskoczyć. Dawać ich tu. Poziom trzeci, naskoczyliśmy na wroga. Dobra. Kto tu idzie pierwszy? Poplecznik. Kurczę, nawet mi się ich nie chce ustawiać jakoś tak specjalnie. Po prostu idziemy na YOLO LOLO. Może tutaj dajmy kogoś jeszcze więcej. Idziemy na YOLO, kurde. Ten jest pierwszy, tak? Gdzie jesteś? Nie Berian, tylko Paweł. Ten? Ten idzie. Wystaw to. Cyk, puk. No i bardzo ładnie. Następny jest ten sabotażysta, kurde, weź go Berian, nie Berian. Bodzio, jesteś w stanie go... Kurde. Żebym się tak poustawiał, dobra, ty go weź. Zrób tak. Hyc. Bardzo ładnie. A już nie możesz dojść do przodu? Kurde, przecież mogłeś dojść przed chwilą. Zostałem oszukany, kurde. Teraz dostajesz po ryju. Taki ryj. To się nic nie stanie. Ten będzie. Co to za gostek? Strzela. Gościu strzela. Więc mu nie pozwolimy. Oj, będzie kurde grzmiało. Ja cięż dziękuję. Później idzie ten gostek. Żebyśmy przynajmniej zdążyli parę rzeczy. Znaczy ja, powiedzmy, no. Uważam na burzę, bo mi kiedyś popaliło kupę, kurde, sprzętu w domu.
Więc stąd moja ostrożność. Da rady jeszcze włócznią rzucić w kogoś? Da rady. Dobra, następny jest ten gostek. A no to Job go powinien... A! Job to w ogóle niepotrzebnie. Zapomniałem, że on jest taki już tutaj potegowany. Dolecisz do tamtego? Ledwo, ledwo, ale dolecisz. A tym go dziabniesz? Nie dziabniesz. Dobra, kto teraz dalej? Ty możesz go jeszcze dodziabać. Tu jeszcze jest jeden przywódca, ale to już... niewiele zrobimy, ale to możesz tego gościa tutaj... kopnąć go. Aleś go kopnął, kurde. Dobra, ty możesz dobiec gdzieś tam? Gdzie możesz. No to ty będzie... Amandę będzie miała tutaj używanie, że tak powiem. Wydaje mi się. Wierzbina walnie, no. Dobra, czy ty możesz gdzieś coś zrobić? Też nie możesz zrobić. Dobra. To tą Amandę trzeba będzie tutaj ogarnąć najpierw. Odbicie masz. A weź go osłabią. Ty możesz go tutaj ta. Może trzeba było najpierw czaszkotłukiem. Dobra, tutaj to bym zrobił tak. Krasnolud, ty dobiegniesz do tego gościa, żeby go zdjąć. Jakby go zdjął. To ty możesz załatwić tego, tą babkę i cześć. Do widzenia. Zlecenie wykonane. Młot, uciekinera, siła plus 5, siła plus 7. Dobra, to będziemy tam później się zastanawiać. Wierzbin, napraw, pyk. Kontynuuj. Mamy to. Dobra. Udało mi się wykonać misję, bardzo się z tego powodu cieszę. Ale komu w drogę? O, a to kto? Tutaj jest. Komu w drogę? Temu coś tam. Tak, tu mamy prawie, że tu jeszcze jest dwa punkty. Musimy naokoło dymać. Niestety. Mamy wszystkiego dużo. Będzie trzeba tylko śmieci posprzedawać. Tych by trzeba było, kurde, jeszcze zrobić. Zwłaszcza, że tu jest drewno. A czemu wierzbin ty masz nienaprawione? Tu chciałem dojść. Mamy w ogóle jakieś punkty? Nie mamy punktów. Dobra, ja wiem, że to by się opłacało, bo potrzebujemy tych skór, ale w ten sposób nigdy na to morze nie wypłyniemy. Nie w tę stronę, kurde! Jaromir! Bo mi się mapa, kurde, obróciła. Tu jest północ, a my potrzebujemy iść na południe. W tę stronę. No, gdzie żeście tam utknęli, kurczę? Tak, tutaj. Wreszcie. Tędy, pod górę? No najwyraźniej. Tam też byli jacyś, kurczę, bandyci. Tak więc... oczywiście. No właśnie, oczywiście bandyci. O bandytach mowa.
poziom średni, dobra, to brule to oni robią na bieżąco. Fajnie, bo to 18, 24, 28. Coś możesz gotować, nic nie możesz gotować. Tu nie mamy nic. Haczyki na ryby, bla bla bla. Tu masz coś do przetwarzania? Jeszcze nie musisz. Dobra, nie bierzemy się. Odpocznij. No. Super. Naprawdę super. Kłusownik, tak? Czemu wy tak daleko tu stoicie? Dalej się nie dało stać? Dobra, pierwszy jest ten kłusownik. Dobiegniesz do niego, Bodzio? Dobiegniesz. Co prawda go nie związujesz walką. Trzy noże mamy. Jesteś w stanie go załatwić? Dobra, zużyjemy najwyżej te noże i już. Już? Następny jest ten kłusownik. Dawajcie. Będą nas tu bandyci, kurde, napadać. A w ogóle punktów nie mamy. No oczywiście, że nie mamy. Później jest kto? Ty jesteś. Dzień dobry. Do widzenia. Pierzchają. Dobra, nie pierzchają. Pierzchać będziecie później. 72 mega. Ty idziesz tu. Do widzenia. Następny jest ten kłusownik. Dobrze by było go, żeby nie strzelał mi tutaj. Tu jest jakiś gość następny. Drozdu, dojdziesz do niego? Dojdziesz jakoś tam. O, prawie go. Bandyci, kurczę, nas atakują i nie dają nam tu spokoju. Aha, to już koniec, dobra. Co mamy? Karty do gry, bla bla bla. Tabard Banity, poziom drugi. No, pancerz plus 10, to chyba nie ma nic. Raport zmianowy, kurczę, nic tutaj nie robię. Przy perwi przybyły porcję specjalności, dobrze. No ale zaopuściłem troszkę karczmy, ale nie mam czasu, bo chcę gdzieś dojść w końcu. Dobra, czy tu możecie coś przerabiać? Możecie przerabiać. Chociaż nie wiem, czy to jest sens w tym momencie, ale nie mamy przepisu na niedźwiedzinę, więc róbcie szynkę czy kiełbasy z tego. Dobra, wy się chyba wyspaliście, mam nadzieję. No pogrzmiewa, pogrzmiewa, ale może wytrzyma jeszcze 10 minut, kurczę. Dobra. Płace znowu należne, mamy kasy mnóstwo. Aha, tylko pytanie, czy nam wy... Halo? Czemu nie chcecie iść? Wieście. Piękny. Tada, wskakujcie na pokład. Okej. No to teraz kapitan wierzbin sternika, a to mogę dowolnego wybrać, sternika, łowca. Ojojoj. A czy to się jakby stakuje z tymi, czy zmieni to nam majsterkowicza? Nie. Bo to nie są jakby tutaj, nie ma jakichś kapitanów i tym podobnych. Bard, uczony. Czyli po prostu mamy sternika. No to kto tu chciał być sternikiem? Nie mam pojęcia.
Ale Wierzbin się najpierw zgłosił, więc niech będzie sternikiem. Masz nowe przepisy. Szaleje sztorm. No kurde, nie mów. Burza jest. O! Przeszukując statek, natraficie na list adresowany do niejakiej Lachisy, Spare Beast. Może wam za niego zapłaci. Otrzymujesz nieporadny wiersz. Dobra. Pływanie statkiem. Statek przemieszcza się automatycznie, gdy żagle są podniesione. Jego prędkość zależy od kierunku wiatru, który oznaczony... Co? Tego na kompasie i na mapie morskiej. Aby przyspieszyć, możesz wyjąć wiosła, spowoduje to jednak wzrost zmęczenia drużyny. Stan twojego żeglowca będzie się pogarszać w wyniku kolizji, wrogiego ostrzału i trudnych warunków pogodowych. Statek będzie można naprawić, ulepszać przy staniach. Aha. Czyli jakby sterowanie jest takie, bym powiedział. Nie, dobre jest. Co to jest? Mogę sobie zbierać. Ale dobra, chwila, moment. Na mapę chciałem zobaczyć, gdzie my mamy teraz na wprost iść. A to co, droga jest po tym? Co to jest? Wysuń wiosła, opuść żagle. Hurra, wypłynęliśmy na morze! W 30 którymś tam odcinku dopiero. Ta, ale jak nas ktoś zaatakuje, to ja tak nie chcę. To jakaś wyspa jest. O kurde, to jest duża wyspa. O, a to kupiec jest jakiś chyba. Stop! Reputacja? Zarządzaj załogą. A bo tu ja jeszcze tu mogę sterować. Kadłub, można upgrade'y robić. Galion, balista, bla bla bla. Sternik. Statek nie jest wyposażony. Obserwator, dostarcza nieodkrytych wyspach. Dobra, obserwator, kojot. Bębniarz. Jo. Co? Nie mogę? Bębniarza nie mogę. Barda potrzebujemy. Rybak. No to rybakiem kto tu był... Niech zostanie kucharz. Też nie ma? What? Wymaga rybaka, a bo nie mamy rybaka. Nie mamy rybaka, ale nie, mamy rybaka. Zaraz. Kojot, ty jesteś. Może kucyk. Kojot, ty jesteś kim? Oprócz tego, że jesteś kojotem. A bo ty jesteś, no dobra, dobra, to kojot, ty nie możesz być tym. To 72 mega będzie obserwatorem, a ty będziesz great kojot, będziesz łowił ryby. No właśnie, tak ma być. Co to jest? Aby dowiedzieć się więcej, natomiast z władcą porozmawiaj z fanem w karczmie Pearl Beast. Aha, dobra, to nie wiemy o co chodzi, ale dobra. Tu mamy co? Mamy jakiś zdobądź jeden punkt, bardzo dobrze. Tu mamy zdobądź też jeden punkt. I gdzie mieliśmy dopłynąć, kurka blaszka? Ojej, to tą wyspę trzeba płynąć naokoło, zdaje się. 72 mega wypatrzył ląd. No, no shit, Sherlock. A pod wiatr to się średnio płynie. Ale płyniemy za nim. Tu pewnie można łowić ryby. Tylko nie wiem, czy przez mieliznę się da przepłynąć. To będziecie musieli mówić mi w komentarzach. Bo to jest super new dla mnie. Wszystko. Tam pewnie też są ryby do łowienia. A bo może je po prostu mamy wylądować. Stop! Czy ja mam w ogóle opuścić żagle, żeby lądować? No tak by wypadało. Co tu mamy? Jaskinia węża. Co to jest? No dobra, to sobie jaskinię węża w następnym odcinku odwiedzimy. A na razie cóż, dzięki wam za obejrzenie tego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Burza
Burza za oknem i na morzu jakoś widzę, odpuszcza troszeczkę, ale nie mów obok, gdzieś tam, kurde, pogrzmiewa i co się to trochę przybliża, więc kończymy ten odcinek. No i cóż, wdzięczny będę za wszelkie komentarze i porady, oczywiście bez spoilerów. Dzięki, cześć, trzymajcie się, heja.